Witam wszystkich. Tak, jest małe pokazanie, jak rozwiązaliśmy u nas magazynowanie opon. Zdenerwowaliśmy się i mój tata pospawał takie kątowniki. Widzicie tutaj kątowniki. I tutaj jest jeden kątownik, drugi kątownik. I do tego tutaj wchodzą, akurat tutaj są opony od kłada, tutaj są, dalej tam są od polówki, tutaj jest przesunięte, bo tutaj jest parę dziur, tutaj jest jedno, a tam jest na drugie, jakby tu można szerzej, to się tylko przestawia, tutaj są od Skody, tutaj pod spodem są dętki, tutaj na dwóch prętach wałki odbioru mocy. Tutaj widzicie, stoi sobie kładzik, trochę rozebrany, ale no na razie nie jeżdżę, bo jestem jeszcze niedysponowany na L4. Aha, zamówiłem sobie taki fajny podnośnik, 2,5-tonowy, pod samochód czy pod coś, widzicie, bez problemu. Tak można tak i nie ma problemu. 2,5-tonowy, mamy taką tą wielką żabę. Żabę mamy taką 10-tonową, ale ona jest bardzo nieporęczna. To podjedzie się wszędzie. Nie ma żadnego problemu. No i co? Dzisiaj jest bardzo zimno na dworze, minus 2 było w dzień, teraz jest, nie wiem, pewnie 6 stopni, 7. Mamy kolejną awarię. Awaria, nie awaria. Zaraz powiem tylko. Wyjdę. Wymieniliśmy na wiosnę tagi w 914, tak jak i w C330 końcówki wtrysków. No bo mój tata mówi, tyle lat, jedna była taka nie bardzo, w 80, no to mówi, wymienimy wszystkie. No i co? Nie chcę zapalić, ciężko bardzo pali. 30 tak samo ciężko pali. Niby to były te WZM-y, końcówki, no ale nie palą, dziękuję, do widzenia. Muszę teraz jechać w jakiś tam dzień, najbliżej tu mamy Miechów, do Agromy, kupić jakieś nowe, porządne końcówki, jak i do tego, tak i do tego. No i mój tata musi wziąć i powoli będzie grzebał, wymienić te wtryski. No i co, pamiętajcie, że jak są mrozy, dolewajcie sobie do paliwa taki uszlachetniacz, dodatek do diesla, żeby niby jest zimowe paliwo, ale to jednak nie jest to, tylko jak ciągniki stają pod wiatą czy na dworze, to może się wytrącić parafina i będzie dupa. Trzeba będzie filtry wymieniać, wszystko, a tak to jest w miarę bezpiecznie. No co tam? Traktor jest podpięty pod kosiarkę bijakową, jeszcze jak się może ociepli po niedzieli, bo mówią coś, ocieplenie, odmarznie ziemia, to mamy jeszcze jechać skosić jeden kawałek. Przygotować pod łąkę na wiosnę, żeby było. No i co? Prawdopodobnie będziemy sprzedawać w sobotę przyczepę zboża, tego pszenicy. Wszystko co i jak, podliczenie całe planuję zrobić w najbliższym czasie, jak wszystko podliczę,
No spokojnie na kartce sobie wezmę koszty całe plus minus i ile wyszło z hektara u mnie w tym roku, mimo suszy. Na pewno wyszło coś na plus, no ale zobaczymy ile. No to co, do zobaczenia w najbliższym czasie. Subskrybujcie mój kanał. Dawajcie łapki, komentarze. Na razie, cześć.